tworzyły, edukowały ludzi przede wszystkim, edukowały architektów, a co najciekawsze, edukowały również urzędników. Nasza organizacja w Holandii posiadała największą w Europie wystawę materiałów budowlanych, architektów, metod budowlanych, które przy tym były pokazywane ich aspekty zdrowotne. I ta wystawa stała się na przykład dla Francji miejscem, gdzie wszystkie urzędy gmin edukowały się właśnie przyjeżdżając do Holandii na wycieczkę na tą naszą wystawę i dlatego Francja w tej chwili czołuje w Europie, jeśli chodzi o zastosowanie materiałów naturalnych w budownictwie. Budują szkoły ze słomy, budują z konopi, budują z materiałów odpadowych rolnictwa, budynki użyteczności publicznej i prawo budowlane francuskie nie ma z tym żadnego problemu, nie ma żadnych wypadków i wszystko idzie jak z płatka. Ale do tego było potrzebne około 40 lat pracy ludzi takich jak właśnie profesor Peter Schmidt i ludzi, których koło siebie zgromadził, aby świadomość zmieniła się w krajach i w urzędach, które dbają o to, jakiego typu architektura jest budowana. Peter Schmidt zaczął pierwszy mówić 50 lat temu o holistycznej architekturze, o holistycznym budowaniu, czyli o całościowym podejściu do problemu budownictwa związanym zarówno ze środowiskiem naturalnym, bo oczywiście wszystkie materiały pozyskujemy ze środowiska naturalnego, ale też związanym ze zdrowiem człowieka, ponieważ dom jest dla człowieka trzecią skórą i tego typu oświadczenie wydała Organizacja Zdrowia na temat domu już w latach 80. Powiem zaraz, dlaczego o tym zaczęto mówić w latach 80., ale chcę Wam pokazać jeszcze pewien śmieszny diagram, który został nazwany diagramem jeżozwierza, który był w historii ekologii w budownictwie europejskiej pierwszym takim diagramem, gdzie Peter Schmidt narysował go odręcznie i ten diagram krąży do tej pory w różnych prezentacjach, na różnych konferencjach, ponieważ on pierwszy pokazał, jaki naprawdę jest związek domu ze środowiskiem naturalnym, ponieważ pozyskując materiały budowlane, potem budując dom, użytkując dom, a potem doprowadzając do jego rozbiórki, za każdym razem potrzebujemy energii. Jeżeli te materiały są przywożone z daleka, potrzebujemy bardzo dużo energii. Jest potrzebne paliwo, dochodzi do tego emisja z transportu, dochodzi emisja z wytwarzania materiałów, cegła, która z jednej strony jest bardzo zdrowym materiałem budowlanym, z drugiej strony pochłania niestety bardzo dużo energii, ponieważ trzeba ją wypalić. Te emisje powstające w efekcie wypalania cegły powodują zatrucie środowiska. W związku z tym zaczęto szukać rozwiązania w materiałach, które nie są przetworzone, po to, aby nie było po prostu emisji chemicznych. Jeżeli spojrzycie na ten diagram przerysowany z polskimi oznaczeniami, zobaczycie, że w każdym etapie budowy mamy pozyskanie, energię przy pozyskaniu surowców, przy budowaniu, przy rozbiórce i na każdym etapie istnienia domu mamy również emisje chemiczne, czyli zatrucie środowiska. Zatrute środowisko nie wpływa dobrze na nasze zdrowie, to wiedzą wszyscy. Znalazłam wczoraj na jednym z polskich portali, tylko bardzo przepraszam, nie zapisałam którym, tego typu obrazek, który mówi o tym samym, o czym mówią te wszystkie diagramy. Ten proces, który dotyczy budownictwa, zaczęto określać w bardzo ładnych nazwach i zaczęto przyglądać się tak zwanemu cyklowi życia produktu, w tym wypadku cyklowi życia materiałów i w przypadku na przykład drewna i metody Panatomy, ten cykl życia. Jeżeli to drewno jest wytwarzane w Austrii, użyte głównie w Austrii, to będzie praktycznie prawie zerowy. Jeżeli zaczynamy go wozić na daleką odległość, już nie wzrośnie o parę punktów po prostu ocena w skali cyklu życia materiałów, ale ona i tak będzie bardzo niewielka. Najgorsze materiały to materiały, które wymagają bardzo dużo energii, są przewożone na bardzo dużą odległość i na dodatek nie są one zdrowe. Zaczęto stosować różne na świecie metody oceny materiałów, ale tylko w Holandii powstała metoda oceny, która dotyczy również zdrowia ludzkiego i stworzył ją jeden z uczniów profesora Schmidta, Michiel Haas, to jest też profesor Politechniki w Delft i ta metoda oceny materiałów nazywa się Green Calc. Nie będę już o tym mówić, bo to jest dużo technicznych danych, pokażę Wam tylko proste przykłady z życia, które były konsekwencją tych działań, które zaczęły następować w Europie i w Holandii, bo akurat ten rynek znam najlepiej w latach 80. Zaczęto przyglądać się materiałom naturalnym i biobudownictwu i trwało to dość długo, zanim udało się to wypromować, ale był taki moment w 2003 roku, kiedy Rabobank poprosił naszą organizację o pomoc w budowaniu pawilonu na Floriadzie, gdzie przyjeżdża oczywiście tysiące ludzi, i ten pawilon został zbudowany ze słomy i otynkowany gliną. I właściwie od tego momentu była to bardzo dobra promocja i naturalne materiały stały się nagle trendy. Zaczęto urzędy, na przykład potem następna duża realizacja to był budynek Belastingen, czyli podatków holenderskich, który poprosił naszą organizację o otynkowanie ścian gliną, i tego typu działania spowodowały, że zaczęły te materiały naturalne, glina szczególnie, wchodzić w życie publiczne, zaczynały stawać się trendy, a to było w tym wypadku najważniejsze. I dlaczego to wszystko się stało i zaczęły się te działania dobrze sprzedawać i zaczęły być popularne? Dlatego, że działania naszej organizacji były odpowiedzią na ogromny problem ekonomiczny i zdrowotny, który zaczął pojawiać się w Europie. Możecie też o tym przeczytać w książce pana Tomy. To był syndrom chorego budynku. Syndrom chorego budynku polegał na tym, że budynek, to nie chodziło o chory budynek, tylko chodziło o chorych ludzi, którzy pracując w budynkach nowoczesnych, najczęściej z klimatyzacją, zaczynali mieć bardzo, bardzo dziwne objawy chorobowe, które były bardzo trudno uleczalne. Tu można sobie poczytać, co się im działo, to było, nie będę już szczegółowo o tym opowiadać, ale syndrom chorego budynku uruchomił duże finanse. Były to finanse firm ubezpieczeniowych, które musiały wypłacać tym chorym pracownikom bardzo duże odszkodowania, musiały wypłacać im pensje wtedy, kiedy siedzieli w domu, i zaczęto się zastanawiać, co zrobić, żeby tylu ludzi nie chorowało w nowoczesnych budynkach. Zaczęto sprawdzać, badać klimatyzację, odkryto, że w klimatyzacji bardzo łatwo zbiera się pleśń, że być może ta pleśń powoduje, że nagle ludzie zaczynają kaszleć, że czują się źle, że mają katar i że nie są w stanie pracować. I krok po kroku, od początku lat 80., kiedy powstały pierwsze budynki całe przeszklone z zamkniętymi elewacjami, przez to, że te budynki były źle zaprojektowane, zaczął się ruch w kierunku zdrowego budownictwa. Ten ruch, śledzę ten ruch od bardzo wielu lat, mieszkałam w Holandii przez 20 lat, od 10 lat jestem w Polsce i prześledziłam też te ostatnie 10 lat, widzę, w jaki sposób rozwija się to w Polsce, jak nieprawdopodobnie nasze społeczeństwo zaczyna oddolnie szukać rozwiązań na swoje problemy. Najczęściej bywa tak, że klientami naszej organizacji w Holandii stali się najczęściej ludzie z problemami zdrowotnymi, z alergiami, ludzie z chorymi dziećmi, i jeden z większych projektów, który udało się nam zrealizować, to był projekt tynków glinianych w osiedlu, gdzie, ponieważ pod koniec lat 80. zrobiono szereg badań dotyczących astmy, dotyczących alergii, była zorganizowana duża konferencja na ten temat i podsumowane badania, i stwierdzono, że wprowadzając naturalne materiały we wnętrzu właściwie każdego budynku, możemy uratować środowisko wewnętrzne. I klimat wewnętrzny jest następnym hasłem, które zaczęło krążyć po Europie, stało się bardzo modne, bardzo ważne, i co kilka lat na przykład Niemcy organizują rok klimatu wewnętrznego i wtedy bada się jakość powietrza na ulicach, a przede wszystkim bada się jakość powietrza w budynkach nowo zbudowanych. I chyba w 2004 roku, kiedy był taki właśnie rok klimatu wewnętrznego, pojawiły się w prasie alarmujące informacje, że jakość powietrza w nowych mieszkaniach, dopiero co oddawanych przez firmy deweloperskie, jest gorsza niż na skrzyżowaniach ruchliwych ulic w środku miasta. To znaczy, że te emisje, które pochodzą z samochodów, są mniej szkodliwe dla ludzi niż emisje, które pochodzą z materiałów budowlanych, które mamy w środku. I dotyczy to wszystkich materiałów wykończeniowych zwykle stosowanych w nowym budownictwie. Wracając do tematu klimatu wewnętrznego, to bada się przede wszystkim 4 główne czynniki, jakie mają wpływ na klimat wewnętrzny, a w związku z tym na zdrowie ludzkie, i to jest jakość oświetlenia w budynku, jakość akustyki, jakość termiczna i jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o zachorowalność, to jest jakość powietrza. I wtedy przyszła na pomoc nauka, która powstała, ma swoje początki w Niemczech w latach 30., rozwijała się spokojnie w Szwajcarii, w Europie, w Austrii, w krajach niemieckojęzycznych, w innych krajach była mniej znana, natomiast 80-100 lat istnienia, to właśnie niedługo będzie 100 lat, ale jeszcze 10 lat musimy czekać, ale ta nauka jest młodą nauką, natomiast przez to, że powstały problemy, zaczęto się lepiej przyglądać zasadom biologii budowlanej i zaczęto uwzględniać w badaniach dotyczących klimatu wewnętrznego, zaczęto uwzględniać aspekty, które dotyczą właśnie tego, co już w latach 30. w Niemczech zauważono, że może mieć wpływ na zdrowie ludzkie. I dotyczyło to z jednej strony promieniowania, wszelkiego typu promieniowania, czyli elektromagnetycznego, zmiennych pól, stałych pól, fal elektromagnetycznych, wysokiej częstotliwości, pola magnetycznego, radioaktywności, zaburzeń geologicznych, na przykład uskoków tektonicznych, czyli coś, co podchodzi już troszeczkę pod radiestezję, która w Niemczech jest bardzo szanowana i w Austrii, z tego co wiem. Zwracano uwagę też na szum, na akustyczną jakość i na rodzaj oświetlenia. Inne aspekty biologii budowlanej dotyczące jakości klimatu wewnętrznego to są wszelkie sprawy związane z organizmami takimi jak grzyby, bakterie, alergeny i pleśnie. I każde z nich ma swoje specyficzne działanie, każdy z tych czynników może wywołać inne choroby. Generalnie wszystkie one przyczyniają się do tego, że można łatwo dostać raka, mieszkając w mieszkaniu, który jest na przykład, w którym występuje grzyb, w którym występuje pleśń i w którym występują alergeny, które pochodzą z różnych związków chemicznych, które występują w nowych materiałach budowlanych. Jednym z najbardziej poważnych i rakotwórczych chemicznych związków, które się pojawia w naszych mieszkaniach, które służy do klejenia drewna, płyt drewnianych, jest właśnie formaldehyd. Formaldehyd wywołuje alergię, wywołuje po dłuższym przebywaniu, używaniu tego typu materiałów stwierdzono już na pewno, że jest silnie karcynogenny, najbardziej cierpią zwykle na tym małe dzieci. Pestycydy, rozpuszczalniki, metale ciężkie, tego jest bardzo dużo i mamy z tym naprawdę problem. Tak, ja w tej chwili piszę takie opracowanie, które jest wypadkową tego wszystkiego, co zrobiono w Holandii, i instytuty holenderskie badają skład farb, badają skład olejów, no wszystkiego, czego używamy we wnętrzu, i mamy bardzo dokładną specyfikację, jakie związki chemiczne występują w tych wszystkich materiałach, także apretura tkanin, we wszystkim w zasadzie znajdują się w tej chwili te związki chemiczne, i mamy też specyfikację dokładną, co który związek powoduje. Ja mam taki slajd, mam nadzieję, że nie zniknął, i spróbuję wam to przeczytać, bo... I na końcu troszeczkę chciałam powiedzieć o wpływach, które... Ja dzielę te wpływy w swojej pracy zwykle na wpływy widzialne i niewidzialne. I oczywiście to, co widzialne, to jest łatwiej akceptowalne i łatwiej się do tego przyzwyczaić i zrozumieć. To, co jest niewidzialne, ludzie chętnie pomijają, ignorują, nie chcą o tym, bo niestety trzeba troszeczkę wiedzy, żeby zrozumieć, w jaki sposób pewne sprawy w naszym mieszkaniu czy w naszym domu mogą nam zaszkodzić. I jeżeli zaczynamy chorować, to warto wiedzieć, że też to, co mamy w mieszkaniu, może naszą chorobę spowodować. Ale wracając do aspektów widzialnych, bardzo ważną sprawą w przypadku projektowania budynków są formy i kolory. Ja, tak się stało, że miałam możliwość studiowania tego na podstawie wiedzy azjatyckiej, która ma ponad 5000 lat tradycji. I tam formy i kolory są powiązane z tak zwanymi żywiołami, wszyscy się z tego śmieją, ale to tak naprawdę jest czysto fizyczne pojęcie. To są po prostu, chodzi o rezonans kształtu, wibracje, chodzi o długość fali, także to wszystko to jest fizyka kwantowa. Natomiast przez to, że ta wiedza ma tyle lat tradycji i była nazywana w pewien sposób, tak jakby kodowana, w naszych dzisiejszych czasach jest po prostu nieakceptowana przez naukowców i bardzo nieliczne instytuty zaczynają się tym zajmować. Także na końcu powiem troszeczkę o tym, co pojawia się na tym slajdzie. Natomiast jest jeszcze jeden problem związany z budownictwem i w sumie jest to problem potężny, bo chodzi o to, że człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy może odczuwać oddziaływanie promieniowania kosmicznego, czyli elektromagnetycznego, i pola magnetycznego Ziemi. Jesteśmy po prostu istotami elektromagnetycznymi, bardzo potrzebujemy, żeby żyć w środowisku ziemskim, żeby móc być uziemionym i wtedy czujemy się dobrze. Połowa chorób cywilizacyjnych prawdopodobnie by nie powstała, gdybyśmy dalej mieszkali w takich domach, jakie pokazałam na pierwszym slajdzie, czyli w domach, które były budowane bez betonowych, zbrojonych fundamentów i ław, które były budowane, fundamenty były z kamienia, ściany z drewna, dachy ze strzechami i tak dalej. Oczywiście są inne innowacyjne rozwiązania, natomiast nowoczesne budownictwo to jest klatka Faradaya. Klatka Faradaya nie służy zdrowiu. Każdy budynek, każde mieszkanie, w którym użyto zbrojeń stalowych w stropach, w którym użyto zbrojeń stalowych w podłogach, tworzy klatki Faradaya i my, przebywając w takich budynkach 24 godziny na dobę, rzadko wychodząc i stąpając boso po trawie, co nas rzeczywiście uziemia, nie mamy szansy, żeby być zdrowymi i w pełni wykorzystywać nasz potencjał. I dlatego potrzebujemy bycia w naturze, ale możemy sobie zbudować taki dom, który będzie stwarzał wszystkie te warunki. Tylko podstawą jest projektowanie bez użycia stali i betonu. Niestety lobby betonowo-stalowe bardzo nie lubi tego typu tematów i one w dalszym ciągu pozostają niszowe, ponieważ po prostu bardzo niewielu odbiorców, konsumentów ma świadomość tego, jak ważne to jest dla nich, żeby móc mieszkać w zdrowym domu. W związku z alergenami, tu jeszcze mam jeden slajd pokazujący roztocze. To jest takie małe żyjątko, które bardzo silnie wpływa na objawy astmy, kataru, przeziębienia i to też jest warte uwagi. I jedno zdjęcie pokazujące pleśń, tego typu grzyby, wiecie Państwo sami, jak w dzisiejszych czasach są izolowane polskie budynki, które powstały z betonu, styropian, powoduje bardzo szybko to, że pojawia się właśnie ta pleśń i grzyb. I to są rzeczy straszliwe dla zdrowia konsumenta, dla zdrowia całego społeczeństwa. Tutaj jeszcze parę muszę pokazać slajdów związanych z promieniowaniem. To jest też bardzo poważna sprawa i badania, które są przeprowadzane w ostatnich latach, głównie we Włoszech, w Holandii i w Belgii, wykazały bardzo ściśle, ja w tej chwili nie mam już wszystkich danych, bo też za mało jest czasu, ale wykazano bardzo ściśle związek promieniowania elektromagnetycznego, zwłaszcza obwodów prowadzonych, czyli jeżeli robimy projekt energetyczny dla budynku, są pewne zasady, które powodują, że człowiek nie będzie cierpiał w takim budynku tak bardzo, mianowicie nie robi się okablowań dookoła całych pomieszczeń. Unika się tworzenia, po prostu poprowadzenie kabla w murze, jeszcze w murze, w którym znajduje się metal, powoduje, że do pół metra, do metra istnieje silne pole elektromagnetyczne. Jeżeli śpimy stale w takim polu, po prostu no właśnie zaraz zakończę, jak to wygląda z drewnem. O to chodzi, że materiały typu beton, typu stal tylko wspomagają działanie szkodliwe tego, co może nas spotkać z powodu naszej sieci energetycznej w domu i wymyślono już pewne rozwiązania, stosuje się izolację z odpowiednich folii. Folia aluminiowa jest na przykład ochroną, można kupić w Polsce już też podobno, można kupić kable, które są ekranowane, które dużo mniej promieniują, ale potrzebna jest do tego wiedza, w jaki sposób zaprojektować tą sieć w domach, czy w budynkach, czy w blokach, po to, żeby ludzie po prostu czuli się lepiej. Można to jest akurat, jeśli chodzi o promieniowanie, jest to sprawa dość prosta, bo są aparaty, można to bardzo łatwo mierzyć i nie ma w tym już, no trudno jest po prostu, nauka musiała uznać fakty dotyczące aspektów szkodliwych dla zdrowia w związku z promieniowaniem elektromagnetycznym i w tym momencie pracuje się w wielu krajach nad tym, trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób to po prostu może nam zaszkodzić. Mam tutaj slajd, który jest niestety bardzo mało czytelny, nie zdążyłam go przepisać. To jest wynik badań przeprowadzonych w Holandii już około 20 lat temu, pokazujący, w jaki sposób na przykład bitumy, no, czy wszyscy wiemy, że nie są zbyt zdrowe, ale na przykład chrom, który występuje w cemencie jako środek antykorozyjny w bejcach i farbach, impregnatach również, powoduje na przykład wrzody, powoduje problemy ze szpikiem kostnym, stany zapalne w błonach śluzowych, podrażnienia oczu, chroniczny bronchit, zaburzenia enzymatyczne i jest karcynogenny. I mamy kilkadziesiąt tego typu substancji, które występują we wszystkich nowych materiałach, głównie w farbach, czyli materiałach wykończeniowych. To są dichloreny, to są kobalt, chlorydy, benzen, azbest, oczywiście wszyscy o nim wiemy, żywice epoksydowe, pianki, które służą do izolacji, i ta moda, która powstała w ostatnich latach w Polsce, która dotyczy izolowania piankami, jest to po prostu straszna moda, bo pianki niestety zawierają w sobie substancje, które uszkadzają nasz system hormonalny i z reguły jest to dużo bardziej niebezpieczne. Zadziwiające też jest to, że po badaniach okazało, znaczy wcale nie zadziwiające, ale od kilkudziesięciu lat prowadzi się badania na temat różnych szkodliwych czynników i z reguły pierwszymi ofiarami są dzieci, potem kobiety, potem mężczyźni. Może to też wynika z tego, że często kobiety dłużej przebywają w domach, mężczyźni wychodzą i nie wiem jaka jest przyczyna, w każdym razie wiadomo, dzieci są dużo mniej odporne na wszelkie szkodliwe substancje i najszybciej zaczynają chorować. Na podstawie danych, które pochodziły z tej nauki biologia budowlana, opracowano coś w rodzaju podręcznika dla konsumenta, podręcznika dla architekta i dla dewelopera i zaczęto to wdrażać. Oczywiście nie zaczęto to wdrażać, bardzo powoli, ale nazwano ten podręcznik 12 tematów, ja tu wam pokażę tylko kilka, a to, co jest w tytule tego slajdu, trwałe, szlachetne i energooszczędne budowanie, w Holandii określa się jednym słowem, jest to słowo duurzaam, ono po prostu zawiera jakby wszystkie te hasła w sobie i to słowo duurzaam stało się od lat 80. hasłem dotyczącym właśnie zdrowego, zrównoważonego budownictwa. Kiedy cała filozofia i nauka związana z zdrowym budownictwem zaczęła się rodzić w latach 80., dojrzała w latach 90. i zaczęto po prostu podsumowywać pewne aspekty, zaczęto zwracać uwagę na jakość wzornictwa i projektowania, zaczęto zwracać uwagę na materiały, ale zaczęto też zwracać uwagę na to, co dzieje się z naszą wodą, co dzieje się ze ściekami. Nie będę oczywiście z energią, nie będę już o tym dzisiaj mówić, ale jest jeden ciekawy trend, który istnieje od lat 90. i on nazywa się Cradle to Cradle, może Państwo słyszeliście o tym, od kołyski do kołyski, i to jest, został on zapoczątkowany w Stanach przez dwóch dziennikarzy i naukowców w zasadzie, i ten trend wkroczył do projektowania, do architektury i jest bardzo poważnie traktowany. W zasadzie wszystkie duże firmy, które zajmują się, generalnie on stał się podstawą do projektowania. Chodzi głównie o to, żeby wszystkie materiały użyte do zbudowania domu, czy zbudowania mebla, czy zbudowania jakiegokolwiek przedmiotu były potem łatwo rozbieralne, łatwo degradowalne. Jeżeli projektuje się krzesła, projektuje się tak, żeby były one w ten sposób połączone, że w momencie, kiedy skończą swój cykl życia, możemy je rozebrać na elementy pierwsze, na surowce, i surowce wracają wtedy do cyklu produkcyjnego, cyklu technicznego. I taka główna podstawa filozofii Cradle to Cradle to jest właśnie podział tego, co się dzieje z materiałami i z naszym środowiskiem naturalnym na cykl biologiczny i cykl techniczny, i pomysł jest taki, żeby cykl techniczny nie zakłócał cyklów biologicznych. No i teraz najważniejsza rzecz, zdrowie powiązane z materiałami budowlanymi. Ideałem budowania w dzisiejszych czasach wśród świadomych ludzi w Europie stało się takie budowanie, żeby na budowie mogły pomagać dzieci i kobiety. I takimi materiałami, których się obecnie używa, to jest głównie wełna owcza, glina. Tutaj mamy przykład izolacji zrobionej z wełny owczej, gdzie jest ona tak dobra, korzystna dla zdrowia, że można na izolacji, która byłaby zrobiona z waty szklanej czy z wełny mineralnej, w ten sposób nie moglibyśmy z nią postępować, bo jak wiemy powoduje uszkodzenia płuc. Materiały naturalne okazało się już w latach 80., było to badane od tamtego czasu do dzisiaj, mają niesamowite właściwości pozwalające na oczyszczanie, na poprawę klimatu wewnętrznego. Do tych materiałów należy glina, wapno, wełna, owcza, należy oczywiście drewno, ale drewno nie przykryte, nie zamknięte syntetycznymi farbami. Drewno musi być w takiej postaci, jak je tutaj mamy. Najwyżej używa się do tego olejów naturalnych, do impregnacji. I materiały naturalne, i to w zasadzie dlaczego te materiały tak działają. W latach 80. wiedzieliśmy, że czyszczą powietrze, bo przy badaniu emisji chemicznych w pokoju, który był otynkowany gliną, nagle te wyniki były dużo lepsze, nie wiadomo było dlaczego. Z wełną owczą to samo. Wełna owcza stała się hitem w izolacji miejsc, w których są nieprzyjemne zapachy, bo wchłania te nieprzyjemne zapachy. Stosuje się ją nawet, teraz już oczywiście mniej się pali, ale w kawiarniach, w których pali się papierosy, izolacja z wełny owczej powoduje brak zapachu. W gabinetach dentystycznych także jest stosowana, ponieważ nie czuć chemikaliów. Te badania robione przez duże firmy produkujące materiały budowlane były oczywiście bardzo daleko idące i bardzo zaawansowane i na przykład w przypadku wełny owczej okazuje się, że struktura wełny owczej, keratyna i skręcenie, bardzo specyficzne skręcenie włosa owcy powoduje wchłanianie na przykład formaldehydu w nieskończoność. Jeżeli mamy trochę tej wełny owczej położonej w mieszkaniu, w którym jeżeli zaczynamy mieszkać w mieszkaniu, które zostało dopiero wykończone, czyli mamy całą emisję wszystkich materiałów szkodliwych, wszystkie rzeczy związane z farbami, z cementami w środku, to użycie skóry owczej nawet, jakkolwiek nie jestem za zabijaniem owiec, ale po prostu czegoś, co jest wykonane z wełny owczej nieprzetworzonej, spowoduje, że część tych emisji zostanie wchłonięta i będziemy lepiej oddychać. Tego nie widać, należałoby to badać, ale możecie mi wierzyć na słowo, takie badania zostały przeprowadzone i zaczyna się to myśleć o tym na coraz większą skalę. Aspekt widzialny dotyczący architektury to są wszystkie sprawy powiązane z kształtem, z rezonansem, budynki, które są zaprojektowane według złotej proporcji, która to była w architekturze obecna do XIX wieku, była poważnie traktowana, dawniej nie projektowało się inaczej niż bez proporcji odpowiednich, wszystkie budynki były przemyślane, to była wiedza przekazywana przez setki lat i te budynki, które mają odpowiednie proporcje, inaczej działają na naszą podświadomość, inaczej się w nich czujemy. W tej chwili bada się to już na tyle poważnie, że wiadomo, że można formą budynku czy formą stosowaną na przykład we wzornictwie uleczyć też w jakiś sposób środowisko, zmienić energię w pomieszczeniu. Wszystkie sprawy dotyczące tych niekonwencjonalnych wpływów dotyczących zdrowia można w zasadzie zgromadzić w kilku hasłach i jest to, radiestezja w tej chwili stała się, i geomancja to są już jakby części nauki biologia budowlana i one są bardzo poważnie traktowane w krajach zachodnich, gdzie istnieją organizacje przy politechnikach, gdzie ludzie zainteresowani się w tym szkolą. W Polsce bardzo jeszcze niewielu ludzi chce w to, oczywiście jest to temat niszowy i zaczyna się zainteresowanie, ale muszę powiedzieć, że geomancja i feng shui albo feng shui zostało odkryte przez wielkie korporacje już w latach 90. I wszystkie duże budynki, które są budowane w Polsce, na przykład hipermarkety, są budowane z konsultantami takimi jak ja, którzy wykształcili się na wschodzie, albo z konsultantami z Hongkongu, którzy zanim budynek powstanie, przyjeżdżają na miejsce, znajdują najlepsze skierowanie frontu, bo tylko wtedy są w stanie zapewnić tej inwestycji duże zyski. I to jest wiedza ukrywana przed ludźmi. Po co mamy o tym wiedzieć? Ta wiedza, jeżeli cesarze ją stosowali w Chinach i dla ludu była wiedza dotycząca pochówku, a wiedza dotycząca tego, jak budynek może wpłynąć na to, jak się nam powodzi, ile pieniędzy będziemy zarabiać, czy będziemy zdrowi, a to zależy tylko i wyłącznie od tego, w którym miejscu budynku śpimy, w którym miejscu jest wejście, gdzie znajduje się recepcja. I to jest wiedza dość skomplikowana, można się jej nauczyć, mówi się, jest to wiedza powiązana z chińską medycyną i zahacza to o fizykę kwantową znowu i o astrofizykę. I dlaczego tak się dzieje? My jesteśmy organizmami elektromagnetycznymi. Jesteśmy wypełnieni wodą w 70%. Jesteśmy w zasadzie czymś w rodzaju chodzącej baterii. A więc wszystkie czynniki, miliony bodźców, które płyną do nas z kosmosu, Ziemia porusza się w końcu z ogromną prędkością w swoim polu magnetycznym, są cykle kosmiczne, są wpływy, które po prostu my ich nie widzimy, ale jeżeli zaczniemy się w nie zagłębiać, jeżeli nowoczesna fizyka to bada, tylko trzeba wiedzieć, które zjawiska badane w fizyce są powiązane z tym, co dzieje się z nami w każdym budynku. Człowiek mieszkając w jakimkolwiek budynku, każdy budynek, w którym mieszkamy, staje się czymś w rodzaju skorupki, baterii, która ściąga te wszystkie wpływy otoczenia i tam je, ponieważ wtedy, kiedy śpimy, rozluźniamy się, bardziej te bodźce na nas działają, a więc szczególnie miejsca, w których śpimy, mają wpływ na to, co się z nami dzieje. I wśród tych wszystkich wpływów rozróżniamy, ja nazywam to po prostu wpływy pionowe, czyli to, co płynie z góry, czyli promieniowanie elektromagnetyczne, a to, co płynie z dołu, to pole magnetyczne Ziemi, ale oraz różnego rodzaju zakłócenia, którymi zajmuje się radiestezja, czyli skrzyżowania cieków wodnych, czyli uskoki tektoniczne, można to inaczej nazwać geobiologia. I to jest bardzo poważnie traktowane wśród świadomych architektów na Zachodzie. Takich ludzi wykształconych, tak jak ja, w tej chwili zaczyna być coraz więcej i ta wiedza powolutku wchodzi w życie. A teraz wpływy, które tak właściwie mają bezpośredni wpływ na to, co się z nami dzieje, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, to jest to, czym zajmuje się metoda Flying Star, metoda tak zwanej lecącej gwiazdy, która jest niczym innym, tylko czystą astrofizyką, polega na wyliczaniu i którą właśnie stosują wielkie korporacje dla swoich budynków po to, żeby móc generować duże zyski. I ta metoda mówi o tym, że w każdym momencie na Ziemi porusza się chi, które wynika z kombinacji promieniowania magnetycznego, pola magnetycznego i promieniowania kosmicznego i to chi płynie z 8 kierunków i ono jest cyklicznie, zmienia się w zasadzie co 2 godziny, zmienia się co miesiąc, co dzień, co miesiąc i co rok, a budynek, który jest budowany w jakimś miejscu, zachowuje chi danego 20-letniego okresu i ma swoje stałe podziały wewnątrz. Ponieważ feng shui jest uznany przez większość ludzi za banialuki albo bzdurę, nikt tego nie bada za bardzo głęboko, natomiast ja mówię w tym momencie o metodzie, która jest nieznana w Polsce, a która jest stosowana w Hongkongu i która wszyscy, którzy są tym zainteresowani, wiedzą, jak ją stosować, jak ją użyć, żeby budynek przynosił maksymalne korzyści dla człowieka. To jest na przykład diagram tych wpływów energetycznych chi na powierzchni Ziemi na ten rok i mówi on o tym, że w tym roku tam, gdzie są szare, ciemne kierunki, na przykład od północy w tym roku mamy bardzo, Anglicy nazywają to harmful, po prostu energię, która może wpłynąć na to, że będziemy mieć wypadki czy problemy, jeżeli śpimy w tym kierunku, jeżeli śpimy w tym sektorze domu, bo ten diagram nakładamy na budynek i możemy sobie ocenić, gdzie może się nam coś przydarzyć. I ta wiedza pomaga w unikaniu problemów, bo jeżeli taki diagram nałożymy na budynek firmy, to możemy się zabezpieczyć, możemy używać pokoi, które mają na dany okres lepszą energię i stosowanie tego po prostu ułatwia życie i generalnie około 40% naszego powodzenia zależy od tego, jak właśnie energetycznie to, czego nie widzimy, te aspekty niewidzialne w naszym domu, w naszym budynku są jakby zadbane. To, co potocznie wie się o feng shui, to jest szkoła form, która jest opisana w różnych książkach i ona dotyczy form ukształtowania terenu dookoła nas. Oczywiście w starożytnych Chinach były to głównie góry, ludzie mieszkali w wioskach. W dzisiejszych czasach stosujecie to w środowisku miejskim oczywiście. Natomiast to są rzeczy takie, które powodują ich... Pewien język, który używany jest przy tego typu wiedzy, tak jak w chińskiej medycynie, powoduje to, że ludzie, którzy mają podejście naukowe do wszystkiego, nie chcą w ogóle o tym słyszeć, bo dziwnie to brzmi. Także nie będę się tu rozwodziła na temat feng shui i pokażę tylko, w jaki sposób się sprawdza budynek na działce. To są po prostu wszelkie fazy ustawienia budynku, szuka się najlepszych kierunków frontu, potem funkcje. Pokażę jeszcze tylko szybciutko slajd dotyczący materiałów. Muszę wspomnieć o tych naturalnych materiałach, że one w dzisiejszych czasach stosuje się już bardzo powszechnie materiały odpadowe rolnictwa, czyli słomy i paździerz konopny. Paździerz konopny mieszany z wapnem to jest taka moja ulubiona metoda, którą wprowadziłam w Polsce w 2013 roku, pokazałam w 2013 roku. Wszelkie inne materiały pochodzenia rolniczego też bada się ich użycie jako wypełnienie ścian, bardzo ciepłe i zdrowe i oczywiście wszystko w połączeniu z drewnem. Drewno jest zawsze podstawowym materiałem. Ja mówię o tych innych materiałach, żebyście Państwo mieli szeroki wgląd w cały aspekt tego i jeszcze bardzo ważny jeden podział, który istnieje w budownictwie zrównoważonym, to jest budownictwo niskobudżetowe i budownictwo wysokobudżetowe, bo możemy budować chatkę z gliny i słomy, która będzie kosztowała grosze, możemy również postawić budynek, który będzie droższy, ale będzie również miał świetne parametry, świetne warunki wilgotności, świetny klimat wewnętrzny. Drewno jest podstawą, bo drewno zwykle jest używane jako konstrukcja albo jako podstawowy materiał do budulca ścian, ale o tym nie będę mówić, iż tylko wspomnę szybciutko o glinie. Glina jest następnym takim materiałem służącym do tynkowania, który ma nieprawdopodobne właściwości i tu pojawiają się sprawy związane ze strukturą krystaliczną. Struktura krystaliczna w tynkach glinianych powoduje to niesamowite oczyszczanie powietrza, wchłanianie wody, nie wolno tego niczym przykrywać, po prostu wapno ma z kolei właściwości, o czym już mówiłam, niezwykle czyszczące powietrze z pleśni i z grzybów. I te materiały użyte wewnątrz potrafią uleczyć nawet budynek, który jest chory. I następna, ostatnia rzecz to są materiały izolacyjne. W tym momencie robi się materiały izolacyjne z odzysku, z materiałów przetworzonych, z dżinsów, ma piękny niebieski kolor. Robi się materiały we Włoszech, które są połączeniem tworzyw sztucznych i naturalnych materiałów, a takie najbardziej zdrowe dla nas to są oczywiście wełna owcza, tak jak już mówiłam, i materiały izolacyjne z kokosa, z juty i z konopi, z włókna konopi. Konopie są następnym takim materiałem, który ma cudowne właściwości, ponieważ produkuje się z nich 30 000 produktów i po prostu są zbyt tanie, dlatego nie są lubiane, a konopie są również rośliną, gdzie ta fraktalność tej rośliny daje jej te niezwykłe właściwości. W tej chwili jest w Polsce prowadzony ogromny projekt w pobliżu Konina. Konopie są siane już od wielu lat przez Instytut i w Poznaniu przez profesora Mańkowskiego i pozwalają, w ciągu paru lat pozwalają wyciągnąć metale ciężkie z ziemi, pozwalają oczyścić powietrze, oczyścić glebę i są ratunkiem dla naszej planety. Niestety marihuana spowodowała to, że nie wolno na nich siać i trzeba bardzo dużo starań, żeby sobie móc zasiać pole konopi. Nie mamy już, nie mamy maszyn w Polsce, nie możemy ich przetwarzać. No, a tutaj wełna owcza, która wydano 2 razy po 9 milionów złotych na akcję w górach, w Polsce, która była nazwana Owca Plus, po to tylko, żeby górale znowu zaczęli wypasać owce na halach, ponieważ hale polskie zarastają, zmienia się ekologia Tatr, mamy gigantyczny problem ekologiczny, ponieważ owce wyjadały na halach krzaki i wszystkie po prostu porosty, które były niepotrzebne, a które powodowały równowagę ekologiczną w Karpatach. I wydano te 9 milionów, do niczego to nie doprowadziło, bo ludzie dalej nie chcą kupować mięsa baraniego, a produkcja izolacji z wełny owczej jest fantastycznym pomysłem dla polskich Tatr. No, niestety jeszcze nie udało mi się nikogo namówić, żeby pomógł taką linię technologiczną zbudować, bo byłoby to z korzyścią dla polskiego klimatu, byłoby to z korzyścią dla zdrowia użytkowników. I kompozyt konopny, tak wyglądają ściany z kompozytu konopnego w konstrukcji drewnianej. Ma niesamowite właściwości, jest to wapno hydrauliczne z paździerzem konopnym ze środka łodygi konopi. Tak wyglądają domy budowane z paneli słomianych. Taki dom powstaje praktycznie w kilka godzin. Ja projektowałam taki dom koło Wejherowa w Polsce z paneli słomianych wykonanych na Litwie. Cykl życia produktu był nieco kiepski, ponieważ musiały przyjechać z Litwy, ale parametry domu są fantastyczne. Został on tylko otynkowany gliną w środku. Ostatnia rzecz, ponieważ materiały ekologiczne są w sumie za drogie po to, żeby przeciętny konsument, młody człowiek mógł sobie z nich budować dom. Parę lat temu zaproponowałam, czy powstał taki pomysł, żeby z ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych w OREW zrobić projekt, który miał pokazać, czy młodzież niepełnosprawna jest w stanie produkować tego typu materiały, zajmować się budownictwem ekologicznym. Projekt bardzo się udał, rezultaty były niesamowite, bo w ciągu 3 dni zbudowaliśmy wiatę, ta młodzież z tego ośrodka, która była po prostu tak zaangażowana, tak bardzo, tak dobrze pracowali, że ja nigdy nie miałam takiej ekipy na żadnej budowie. To są ludzie, którzy potrafią się skupić, którzy bardzo lubią prace ręczne, których bardzo łatwo nauczyć produkowania na przykład cegieł z gliny, czy zajmowania się tynkami glinianymi, czy jakąkolwiek inną technologią związaną z naturalnym budownictwem. I jest ogromny problem na rynku polskim, ponieważ dużo ludzi chciałoby budować ekologicznie, ale to jest o wiele za drogie, a młodzież wychodząca z tych ośrodków nie ma pracy. Więc tu jest następny pomysł na to, jak można spowodować, żeby materiały ekologiczne w Polsce były tańsze.